Byś usłyszał tą dobrą nowinę. Może się zastanawiasz, o co w tym wszystkim chodzi w ogóle. O co chodzi w tym życiu. Czym jest w ogóle wolność, czym jest sprawiedliwość, czym jest radość. Ten cały świat przekłamany mówi nam inaczej niż to, co mówi Bóg. Ja byłem człowiekiem, który zawsze chodził do kościoła, był dobrym człowiekiem, zawsze postępował nienagannie praktycznie. Po ludzku byłem dobrym człowiekiem i myślałem, że ta moja dobroć to jest ta wolność, o której mówi ten świat cały. Ta wolność zapragniona przez człowieka. Ale wiecie, wolność jest wtedy, kiedy ty jesteś prawdziwym wolnym człowiekiem, a Słowo Boże nam mówi, że jeżeli Syn Boży was swobodzi, prawdziwie wolni będziecie. I dzisiaj chcę tutaj powiedzieć o tym Chrystusie, który wyswobodził moje życie. O tym Chrystusie, który przyszedł, który zmienił moje życie. Który przyszedł do religijnego, dobrego człowieka. Zawsze mówiłem, że ja jestem okej, że ja jestem bez grzechu. Ale Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i braknie chwały Bożej. Każdy człowiek tutaj na ziemi, który się rodzi w łonie swojej matki, jest skazany na piekło, jest skazany na zatracenie. Dlatego Bóg przyszedł na ten świat. Nie przyszła żadna religia, nie przyszła Bozia. Przyszedł Jezus Chrystus i On na krzyżu Golgoty zawisł na krzyżu i umarł za twoje grzechy i następnie zmartwychwstał. Chrystus prawdziwie żyje. Wiecie, jak ja chodziłem do kościoła, to zawsze mi mówiono, że Jezus jest jakiś maluśki, że to jakiś mały baby, ale to nie jest mały baby, to jest potężny Bóg. Ja poznałem Go 6 lat temu i On zmienił moje życie i stałem się nowym człowiekiem. Zostałem uwolniony z różnych patologii, z różnych grzechów, w którymi byłem skąpany, ale przyszedłem do Niego i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i uratuj moje życie. Zapragnąłem i On przyszedł. Pytanie dzisiaj do ciebie, czy ty chcesz Jezusa, czy ty chcesz, aby On przyszedł do twojego życia. Jezus Chrystus, On już wszystko wykonał, nie musisz składać żadnych ofiar, nie musisz się modlić na jakichś koralikach, nie musisz tego robić, nie musisz zasługiwać sobie, ponieważ Chrystus już wszystko wykonał i zasłona świątyni się rozdarła, abyś ty mógł mieć relację z żywym Bogiem przez Jezusa, Dzisiaj masz być wolny, dzisiaj nie musisz chorować, nie musisz cierpieć biedy, nie musisz być dobijany, możesz być wolny. Jeżeli chcesz, to przyjdź dzisiaj i powiedz: Jezu, chcę być wolnym człowiekiem, chcę, abyś Ty przyszedł do mojego życia. Zapragnij dzisiaj Jego do swojego życia. On jest realnym Bogiem. Jeżeli ty jesteś tą osobą, to od 2 lat zmagasz się z nałogiem alkoholowym, jeżeli chcesz dzisiaj być wolnym człowiekiem, to przyjdź dzisiaj na to miejsce, przyjdź dzisiaj. Szatary mentalos, jeżeli jesteś osobą, która od 3 dni ma złe sny, masz myśli o tym, aby pójść i skończyć ze swoim życiem, takie masz myśli teraz. Ja przeklinam teraz te myśli w imieniu Jezusa. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś tą osobę przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. A ja do Ciebie mówię, abyś skierowała swoje oczy na Chrystusa, abyś przyszła do Niego i powiedziała: Jezu, ratuj mnie. Z desperacją przyjdź do Niego. Powiedz: Jezu, chcę Cię poznać, chcę Cię osobiście doświadczyć. Każda osoba, która jest chora, nie musisz być chora. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął każdą chorobę, każdą biedę na siebie, abyś tu mógł być wolnym człowiekiem. Przyjdź dzisiaj do Niego, przyjdź, oddaj Mu swoje życie. Wyznaj Panem i Zbawicielem Jezusa. Nie czekaj do jutra, nie czekaj, aż będzie dobra okazja, ponieważ nigdy nie będzie dobrej okazji. Przyjdź dzisiaj do Niego, przyjdź, zawołaj do Jezusa, zawołaj do Niego, a będziesz zbawiony.